O, dobra, zmiana mapy, dobra, panowie, szybko. Już po trzeci i czwarty rezygnowałem, to dziadek mówił, nie bądź Minko Fire. Taki? Minko Fire. Jeszcze raz, ale wolniej, jaki? Miękka faja, kurwa, co tyś, głuchy jesteś, kurka. Czemu ty krzyczysz, kurwa? Taki młody, a już głuchy. No właśnie, to mnie zdziwiło. No bo ja takich non-stop starych jak Kas w robocie słucham. Słuch siada. Kurka, w przeciągu roku cię dorwę. W przeciągu, ja nie wiem, czy ja przez rok będę jeszcze w to grał. Jak RO2 wyjdzie, to wiesz. Sayonara. Albo Battlefield 3. No nie wiem, bo bym musiał chyba system zmienić i co nic w kompie. No kurde, będzie R2 w takiej formie jak ma wyjść, to chyba się na Battlefield przyrzucę. Kurka, nie martw się, ja też nie mam siedemki. Słuchaj. Tu jak grasz na necie, to nie chodzi o efekty, że tam wybuchy, struchy, tylko wiesz, żebyś miał płynność gry, żebyś mógł kogoś ukotropić i poznać wroga no swojego i... No właśnie, o to mi chodzi. Ale wiesz, jak już byś miał całkowicie sprzęt do dupy, no to... No to co, to będziesz miał i tak ścinki, albo taką niewyraźną obraź, że... Bo chciałem tamtego, kurde, ostrze zawszedł na ten... Wychyliłem łeb. Ale nie wiem, tym razem będę musiał tak chyba z 3 miesiące albo z pół roku wcześniej od Barta kupić, bo kurwa... Zanim nie mogę nadążyć. No bo Barta pierdala medykiem i tyle punktów nazbierał. Turmowym, bo teraz moją ulubioną to jest Abakan. To mi wchodzi wszystko. Każdy strzał, a z MGD to muszę to strzelam. I tak mi przeźmik zdejmie szybciej. Bo taki jest to mi celny. MG jest kurwa naprawdę mało celny. To jest szybko strzelny, ale no mało celny jest. Ale ja ci powiem, że ja tam kurna z karabinów to chyba... Właśnie nie lubię MG. A z tych szturmowych karabinków to najbardziej lubię ten, tego Abakana. Skończyłem pierwszą butelkę, teraz muszę iść po drugą. Co ty, Szenek, mówisz? Idę po drugą butelkę, bo pierwsza się teraz zużyła. Czwartkę, po drugą czwartkę. Kurde, to znowu się zatrze dzisiaj nam, chłopak. Ty, a to może są te szczeniaczki, te setki? Tam 70. No ale zawsze powie kolegom na podwórku, dwie flaszki. A pamiętaj, flaszka jest flaszka. A, nieważne jaka ilość. Ale przynajmniej dzisiaj pożyna jakość. Co ty nie... Ja ją nie wyleję, co ty, ona... Taka światka to... 8,70. No. Nie wypada. Dobra wódka nie... Strzelaj jest, Bart. Strzelaj. O, muszę do działa tobie. No kurde, Bartu, coś ty robisz. Taką miejscu, żeśmy mieli. Kurwa. A co ja mam zrobić, jak ja tu sam atakuję, bo reszta tam siedzi na zapleczu i pije i pije. Ja siedzę w okopie i piję. Bo ty kurwa strzelasz do mnie, a reszta? No. Nie, ja teraz po co Bart, siedzę w okopie... Bart, a widziałeś, a Bart teraz gada, że właśnie kule za mnie zawsze wopuje. Gdzie teraz był? Gdzie teraz był? To też jest kurwa pierdolona dama z niego. Na dodatek. Okej. Na ty jest spoko.
Przynajmniej powiedzmy z tyłu strony, a nie. A ostatnio zacząłem się bawić zestawem przeciwlotniczym. Nie jest tak łatwo go schować jak tego. Apache. Niech Apache będzie ten, pochwalony Jezus Chrystus. No, na wieki. Jaskier. Ale jaskier mi się tutaj kurwa podizuje chyba. Faktycznie, kurka. Od razu. Dobrze, przekażę do Turunia jaskier, przekażę. O, jak dobrze mieć łaskę ojca dyrektora. I jego popleczników, jego popleczników. Weź sobie naprawdę tą lodówkę przybliż. Przyciągnij do pokoju albo co. Dobra, Alfons mnie zabił, to się idę napić. A, ale dobra. Mapa wygląda ładnie. No pierwszy raz. As, ale dobra. No, żałuj, żałuj Asie, że nie pijesz. As się wkopał, bo wziął jakąś dzisiaj białą lipę. Czystą, czystą. Gorzka żołądkowa, gorzka żołądkowa, ale czysta, mówi... Mówi tragedia. Tak, po raz... Nawet ta z cysterną... Patra mówi, że jest ohyda. Z butelki? To znaczy się ohyda jak ohyda. No każda woda jest dobra, ale ta nie jest za dobra. Ale nie tak. Nie mogę powiedzieć, ale wódka dobra. Dlatego cię dzisiaj na moją mandarynkę. To Szarek ma nawet wódkę lepszą. No. O jakie, co się tam dzieje? Młodniejesz. Nie, no dobra, no bo wiesz co, a coś ty jeszcze wódkę tam rzadko kiedy sam kupuję. Ale ten... Po prostu długo leżała, bo to litrówka była. Wódka się nie psuje, także nie gada. Ach, tam. Są różne zdania na ten temat specjalistów. A ja jestem jednak specjalistą. Nie zdążyłem wypić wszystkiego, bo potem się żona do tego podłączyła, oczywiście. Ej, słuchajcie, skroiła cię? No niestety, kurde, pamiętaj zawsze, jak zostawisz coś we flaszce, żona ci zawsze resztę wypije. Ej, ale trzeba iść od kanału. Ej, słuchajcie, mam problem. Ale to popitka mi się czemu kończy. Nie myślicie naprzód i nie kupujecie jednej małej, tańszej dla nich, a sobie tą właśnie wyprzejszą? Bo żony są takie, że zawsze wezmą ci większą. Żony są tak wredne, kurde, to skończcie ci... swoją, a dopiero tam przelewajcie te ścierwo do tego. Ty myślisz, że to tak można. O, ja tak myślę. Ja już mam trudności z celowaniem do przeciwników. Kurwa, ja w wojsku nie piłem, a teraz mnie aż rozpijał tutaj, kurwa. Tak, chyba ty mnie. I jeździ po jednostkach, szuka sobie zatrudnienia. To byłem fafaktem. Sam widziałem, jak kurna nawet porucznicy jeździ. I... Fajnie, że wróciłeś. Co? A w Gandę mają F-16? Jak Afgany mają F-16, to ja zaraz idę żygać. Ale F-16... Masz? Nalałeś? Co mają F-16? Nalałeś zdrowie. O kurde, czekaj, stop, stop! Zaraz sięgam po kieliszek i piję. Raz, Szaryczku, dwa, ale ciebie siekło, siekło. Czekaj, ciebie. czekać, nie tak nerwowo, panowie, gdzie wy jesteście, w knajpie? Dobrze, trzy, no. Dwa, jeden, czekaj. Knajpa u Asa. Kurwa, niedobra ta woda dzisiaj coś, ja pierdu. As. Kurwa, nigdy nie musiałem popijać, a As, dzisiaj posłuchaj. Piję jak smok. As, posłuchaj. Właśnie to piję. Ale dobra, to wódeczko. Musisz mnie wkurwiać jeszcze dzisiaj, kurwa, z samego rana. Asie, jaka dobra ta mandaryna Sobieski. Na focha. Nie, foch. Foch to był wczoraj. Foch to był wczoraj. A to głównie dlatego, że Pobo mnie tak wkurwił. To cię wkurwił? Wkup...
pobor. Ty mój ziomel, tak? Tak, ten chuj jebany. Powiemy. Na najbliższej okazji go tak zjadę słownie. Ale wpierdolisz mu? A nie, żebym mu wpierdolił, to musiałbym wiedzieć, gdzie on mieszka. W Zielonej Górze. Wtedy by mu przyjedź do mnie, to ja cię zawiozę do Zielonej Góry. Ja wiem, gdzie to jest. Wiesz, co ci pobór zrobił? To śmiał się, kurczę, jak małpa. Asie, by zebrał kolegów i tak byśmy go spierdolili, żeby go na sekcji zwłok by go nie pozwali, nie poznali. Nie pozwali. Nie poznali rodzice. Ale o co ci chodzi? Nawet by go nie poznali. Szarik? A tak? Co się takiego stało? A już masz? Już jest pobór? Nie, bo pobór to by najbardziej wypiał. Co cię pojebało? Ja będę pół godziny, kurwa, się spuszczał na tym, co się Szarikowi stało z pobór. Nie. Ale warto. W skrócie. Bo to było wczoraj, że tak powiedziałem, bardzo mi miło, a ktoś powiedział, z mojego Wacka. I pobór się na to wpierdł tego. No faktycznie niedobry ten pobór. Szarik. Tak? Dzisiaj też nagrywają. Daruj sobie. A niech nagrywają. Daruj sobie. Polej sobie, a wiesz, ja też sobie. Co ty, a jeśli ten... Skacz pobora, przyjedź do mnie, ja cię zawiozę. No, ale jeśli ten tu nagrywa, to też ma wpierdol. Bart nagrywa. Barta będziesz bił? Nie, Bart może nagrywać, prawda, Szaryczku? Nie, ja... To jest jego obowiązek wręcz. Nie, jeśli tego nagrywającego znajdziemy, to ja z kolegami tak go zmasakrujemy, że go na sekcji zwłok nie poznają. Szaryczku, dużo ci tej wódki zostało, Szaryk? Zostało mi ten... 300... mililitrów. To ile będzie kieliszków u ciebie tam? Nie wiem, jakie masz kieliszki. Prawdopodobnie 4, a kieliszki mam 40 mililitrów. Ale nie, kurka, słuchaj. Ja cię słucham, Szaryczku. Jak mój dziadek był bliższy. Szarik, bo jeszcze raz. O. Czekajcie chwilę. Jak mój dziadek był milicjantem. Zamknij się i słuchaj. No kurwa masz. Czekaj. Najlepsze pozdrowienia dla Szarika. A, dzień dobry pani! Szoku! To twoje pani była? Tak. Witamy panią. A już poszła, bardzo już poszła, panią tak? Serdecznie pozdrawiam. Witamy. Życzę szczęścia i pomyślności. Witamy panią Szokową. To już przekazałem, pozdrowienia. Oj, Szariczku, twoje... Oj, Szarik, dzisiaj masz czemu pić. Dzisiaj masz powód do picia. Dzisiaj ci takie dobro jebo poubiję. A słuchaj, kurka, słuchaj. Mi dziadek opowiadał, że... Szaryczku, ja cię proszę, pół minuty. Ja sobie tego zapojkę zrobię, bo wódkę mam podane, dobra? Okej, nie ma sprawy. Pół minuty i mi opowiesz o dziadku. Okej. Opowiem ci, jak idzie po to mój pół dziadek. Pół minuty, kurwa, mój czekaj. Dziadek. Ale to tylko zwiastun. Szoko to bardzo zainteresuje. Właśnie. Zdrowie na Szokową. Właśnie, dobrze, Szoku, za twoją panią wypijmy. Mam jedno pytanie. Ta pani Szokowa, to jest brunetką czy blondynką? Brunetką. Brunetką? O, tak, to bardzo dobre. To bardzo dobre, bo... Ładną brunetką. Bo o brunetce to ja bardzo dobrze myślę, a brunetki to są... A blondynki to są takie tępe, mówię ci. No szkoda gadać. Szoku. A o brunetki to bardzo dobrze myślę, bo zawsze każdą brunetkę, którą znam w miejscowości, to są takie inteligentne, takie mądre, że... Że cię unikają. Nie. Ej, wiecie co? Wypiję brustyki. Już powiedziałem. Ale zabiłem, że wypił brustyki liszek, jest on zakaszał. Chyba powietrze go udusiło. Robi? A wiecie, czemu ona może tak robi?
Bo może no czekała, wiem. Że ty coś kurwa przypilisz, a ty kurwa tak się zawsze ten szarikowałeś, kurwa chowałeś po kątach. I specjalnie kurwa brała jakiś palantów, żeby cię wkurwić, wiesz. Aha, wezmę tego palanta spod sklepu, czy tam jakiegoś ciula. Może szarik... No tak szalam, nie? Może szarik zaatakuje, coś zrobi, a szarik kurwa podkulił ogon i co? I nie ma mowa, ona boganinka by tego... Jajo. Uwierz. Każdy problem można rozwiązać. Nie łam się niczym. No weźcie go wywalcie. Jest tu jakiś admin. Szoku, wypierdol jaskra. Nie bijcie. Ja się zapędziłem. O, już się loguje. I wiesz, Szoku, jak też można. W ciągu 30 sekund i tak też można. Tak też jak można. W ciągu 30 sekund... W ciągu 30 sekund zostanie zaraz wypierdolony. Co oni na naszym spawnie robią? To nie ja. Nie, no tak się sięgało, tak sobie fajnie gadaliśmy. A to ja chyba wyszłem i na nowo wszedłem. Bez sięgania. Ej, chłopaki, to pijemy? Został mi ostatni kielich. A teraz jak mnie wkurwili, chcesz pić? Nie, bo został mi ostatni żartuję, kielich. Żartuję, kurwa, pijemy. Tylko wiecie co? Ty jeszcze gorzałe masz? Ty wiecie co? Tylko mam problem, że jeśli wypiję teraz tego kielicha, to będę mu chciał pójść koniecznie do toalety. Wrócę. Ale rano. Ty, ale komputer wyłącz. Nie. Bo wrócę wcześniej, dużo wcześniej. Suppressing fire! Nie. Możemy teraz pić. Ale obiecuję, że wrócę. Ty kurwa chamie. No ja spierdziłem cię w locie. Ja pierdolę. Zacząłem latać. Maybe this night, maybe this night. Maybe or maybe not, but for sure in next why night man? Fight I will tell you about that, and, okay? You must have... I don't know, man. You... Will you have something similar in your ass? You must have... All this time, all weekend, porn. Mr. Karka, Mr. Chicken, are you drunk? Yes. Yes. That's what I thought. Karka, oh. Are you drunk? No. No? Okay. So, let's continue our playing Night Fight in Mariner's True Game but mode for Red ass, Archer's True Ostfront. But not your ass. You ass? Not your ass. Not continue. I don't know what is it inside your ass, actually. Not in your ass. In my ass is my breakfast. Dick. Breakfast. Napisz mi to, że się kończy ta mapa. Ja idę na film z człowiek. Oh. Maybe dinner, but I don't know. Maybe is dinner. It English speaking today? Why Mr. Chicken is speaking English all time? Is it English night fight today? Because today is my day. Yo, you mean your birthday? No, today I drink. Ah, you are drunk first time in your life. Yo, no first time, but. In but today. You are very drunk, man. You are drunk as us yesterday. Sorry. No, it's Sharik an honor. It's Sharik honor to being drunk as Shark is very drunk today. Oh, Shark. You are inside drunk ass. Shark is KO. Me AI missed in action. Shut inside KO. Ass. KO. Fatality.
Dosłownie. Wow, I shot Italian ass. Dobra, Ignacy, jeszcze powiedz to swoje Allahu Akbar parę razy. Marhaba. Marhaba? A to zajebiście wyszło na tym jednym nagraniu, jak ja, ci, jak ja mówię Marhaba, a ty... Marhaba? Ten twój tekst. Marhaba? Zajebiście to wyszło. Osłaniać mnie! Gdzie pan Andrzej? Rozrabia cysternę, bo łódki zabrało. Spuszcza. A, pan Andrzej. Z bocznicy. Spuszcza transport z cysterny. Szarik, Szarik, gdzie ty jesteś? Co byście mu znowu zrobili? Znowu mu ta szokowa życzenia posłała? Dwie flaszki wypił, to nawet wiesz. Nie wiesz, co mówisz, kurwa, ty. To już wczoraj już dzisiaj... ja wczoraj tu byłem. To byłeś? Wczoraj byłem. Dzisiaj. A dzisiaj to jak jestem. Jak pani Szokowa weszła i mi powiedziała. Co mu powiedziała dzisiaj? Bo wczoraj powiedziała, się pozdrawiam, tylko do chociaż cię nie znam. Nas olała tylko Szarik. No bo co ona będzie z takimi starymi dziadami gadała, co? Ona to, no, no, no tych właśnie. Sympatycznych chłopaków. Kurwa, no dobrze, że ciebie nie było, bo wcale no nie No ja jestem za stary. Nie wszedła. Wczoraj weszła. Wszedła. No a Ignac... musisz znowu wycieczkę do lodówki zrobić? Ale Ignacowi w łeb wyjebałem. Tak. Ale pogotowie, bo mu ktoś w dupę kopnął. Radio jedzie! Szarik, spokój. Nie jedzie po kukurydzę, spokojnie, nie musisz panikować. Radio zapierdala! To nie jest... Szarik, to nie jest pilne namówienie na kolbę, spokojnie. To radio zapierdala! O Jezu, nie otwieraj drugiej ćwiartki. Szarik, nie otwieraj, nie wasz się. No, zamordowali nam Szarika, no. Dobra, panowie, lejta tam co masz. O, jestem gotowy. My słyszymy, że już jesteś gotowy. Dobra, pijemy. Skąd się śmiać, zanim mama wróci? Kurwa.